dobry. Witam serdecznie tutaj Grubuła. Mamy dzisiaj piątek, a jak piątek to jest vlog. Tym razem nie vlog z szafy, tylko słuchajcie, tak jak kiedyś chodziłem po warszawskim budowie, to tym razem spacuję sobie po Kelnerz. Zrobiłem sobie taki mały wypadzik na weekend. Pierwszy raz od 7 lat bez dzieci, więc można sobie poszaleć, pożyć chwilę w spokoju. Ale nie o tym. Nie o tym pięknym mieście, o piwkach i o jedzeniu, tylko FPL. 2 700 000 zostało mnie po kolejce pierwszej, czy ja zostałem z 2 700 000. Czy to jest wynik dobry? Nie. Czy się tym przejąłem? Delikatnie. Myślę, że... Czy tak? Jedyny problem, jaki miałem, no to było to, czy Kane, czy Haaland. Wybrałem niestety źle. Naprawdę liczyłem, że ten Kane no to zrobi swoje. Szczególnie, że oni wygrali 4-1, no to już w ogóle no, wydaje się czymś takim słabym, że on przy 4 bramkach swojego zespołu nie zrobił nic. A później jak patrzysz na mapkę i widzisz, że on sobie stał gdzieś na środku pola karnego, oddał 2 nędzne strzały, no to nie spodziewasz, to już rozumiesz wszystko no, wtedy. Dlatego też od razu w niedzielę sprzedałem Kane'a. Kupiłem Haalanda, chociaż naprawdę no ja bardzo lubię Harry'ego Kane'a. No, sprawa jest dosyć prosta. No, kto gra tyle lat w FPL co ja, no to pamięta Harry'ego Kane'a od takiego malutkiego. Jak kosztował po te 5,5, potem chyba 9,5, jakieś takie miał skoki. No i trudno mu nie kibicować po tylu latach. No ale tutaj troszkę ten romantyzm odłóżmy na bok i tą złość, taki delikatny niesmak, no musiałem to zrobić. I tak miałem taki plan. Liczyłem troszkę, że w piątek się pozastanawiam, czyli dzisiaj, czy to robić, czy nie, że będę tutaj wam wrzucał jakieś za i przeciw w ogóle takiego ruchu. A zrobiłem to na szybko, jak karpia na Wigilię, parę dobrych lat temu. I tak, z Haalandem w składzie, z Haalandem na C. Nie zastanawiam się, długo się nie zastanawiałem nad tym, zrobiłem to, a poza tym no to chyba taki troszeczkę nudny tydzień był z FPL-em, nie było co kombinować, no bo co tutaj kombinować, to Diaz nie zagrał dobrego meczu, można go sprzedać, Foden, można go sprzedać, Mount, można go sprzedać. Tak naprawdę chyba tylko Kulusewski dobrze zagrał z tych zawodników za 8 baniek. No i co, od razu go po pierwszym meczu ładować? No spoko zagrał, poczekajmy, jeszcze będzie Son gdzieś, jeszcze będzie Richarlison gdzieś tam. Więc na spokojnie, zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądało, przynajmniej ja poszedłem tak do tego. Co mamy dalej? Jesus nie zagrał, dawajcie Darwina w jego miejsce. Bailey wiadomo też, na sprzedaż. Trent oczywiście również. Więc tak naprawdę czyżby można było zagrać kartę po kolejce pierwszej? Oczywiście, że można było i wstawić do składu tych, którzy zagrali dobrze w pierwszej kolejce, a wyrzucić tych, którzy zagrali źle w pierwszej kolejce. Widząc na to, że druga kolejka będzie taka sama jak pierwsza i że historia lubi się powtarzać i będziemy mieli dokładnie te same punkty i że będzie świetnie. No, chyba tak to nie działa. Dlatego też na takim większym spokoju przez ten tydzień podchodziłem do FPL. Chyba po raz pierwszy tak miałem, ale chyba też po raz pierwszy było tak, że aż 11 zawodników, których mam teraz, zagra mi w meczu u siebie. I to jest taki chyba jedna z ważniejszych rzeczy przed tą kolejką, czyli to, że jednak te mecze u siebie tutaj no, powodują taki no, będzie łatwiej, będzie milej, będzie przyjemniej. Więc zostawiłem cały ten skład tak jak było. Daję im wszystkim drugą szansę. I tak przecież nie odpalę teraz karty. W ogóle marzy mi się zachowanie transferu po tym, po kolejce drugiej na kolejkę trzecią. I później na kolejkę czwartą, tak jak wchodzimy tam drugą, znaczy tak, na kolejkę czwartą, no to wchodzimy tam w 2 mecze u siebie City, Arsenalu, Liverpoolu, więc chciałbym tak to zrobić po prostu, żeby
wtedy te dwa transfery, a może i jeszcze jeden, czyli minus 4. Może wtedy by mi się przydało. Zobaczymy, tak jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Poza tym chyba też trudno teraz jakieś transfery tutaj prognozować. No kurde, no dajmy tym zawodnikom zagrać mecz 2. Chociaż powiedziałem, że sprzedam Kane'a, ale i tak miałem taki plan. To jestem rozgrzeszony z tego transferu. No tyle mam na swoje usprawiedliwienie, moi drodzy. Jestem rozgrzeszony, gdyż mówiłem o tym na wszystkich podcastach, że chcę tak zrobić i tak zrobiłem i trzymam się swojego zdania i mam nadzieję, że tutaj nikt do mnie pretensji mieć nie będzie, że tak się stało, że takie ruchy transferowe poczyniłem, no bo mówiłem, zrobiłem i tyle. Słuchajcie, no i w związku z tym, że taki był ten tydzień z FPL-em spokojny u mnie, no to nie będę wam zabierał więcej czasu, idę gdzieś sobie usiądę. Idę gdzieś sobie coś może zjem, napiję się jakiegoś zimnego piwka, a was pozdrawiam i do usłyszenia. Wydaje mi się, że to będzie środa, kiedy usłyszymy się na podcaście. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Powodzonka. Cześć.